Witam, witam na kanale Audio Czytambuki. Oto przed Państwem rozdział 18 książki pod tytułem Złote Sidła. Rozdział nosi tytuł Na ścieżce krwi. Gdziekolwiek jesteście, cokolwiek robicie. Życzę miłego słuchania. Przede wszystkim Filip dał Namigi Sili do zrozumienia, że należy wykorzystać cały łup zdobyty na ich trzech nieprzyjaciołach. Kazał jej tedy zaczekać, a sam wrócił czym prędzej na pole niedawno stoczonej walki. Wszyscy trzej eskimosi już nie żyli. Dwóch zginęło od potężnych ciosów pałki, trzeci miał na czole w samym środku tuż nad oczami małą ranę od kuli. Filip niemal pieszczotliwie pogłaskał ów miniaturowy rewolwer, z którego tak się sam naśmiewał. Prawda, kulki im niewiele większe były od ziarna grochu, ale takie oto właśnie ziarno grochu uratowało mu życie. Najmniejszym z trzech kogmoloków był ów pierwszy napastnik, którego Filip zatłukł pałką. Filip przyklęknął przy trupie, ściągnął mu z głowy kaptur sporządzony ze skóry foki, po czym zdjął zeń futro i zupełnie w dobrym stanie mokasyny ze skóry karibu. Objuczony taką zdobyczą wrócił do Silii. Rzeczy te, jakkolwiek ściągnięte ze zmarłego, zrobione były zupełnie prymitywnie, przedstawiały jednak wprost nieocenioną wartość. Nie pora była na przesadne skrupuły lub na elegancję, na ich widok płomyk radości zalśnił w oczach Sili, która bez wahania pochwyciła je, by się przebrać. Filip powrócił na pole walki. Z drugiego kogmoloka ściągnął kaptur i ubranie i sam się w nie ubrał. Eskimosi nie mają właściwie żadnych kieszeni w swych ubraniach. Miejsce kieszeni zastępuje im mała torebka ze skóry narwała przyczepioną pasa. Filip odłożył na bok wszystkie trzy takie torebki i zabrał się do szukania broni. Znalazł dwa noże i sześć sztukowych zabójczych dzirytów. Jeden z noży znajdował się jeszcze w zaciśniętej dłoni owego eskimosa, który czołgał się na czworakach, by go zamordować, w momencie gdy strzał z rewolweru sili ocalił Filipowi życie. Wybrał dla siebie ten właśnie nóż najdłuższy i najostrzejszy. Przeglądając zawartość trzech torebek znalazł sznur ze skóry Karibo oraz mały nieprzemakalny woreczek, starannie owinięty, w którym schowane były przybory używane przez Eskimosów do rozniecania ognia. Ów woreczek był dla Filipa prawdziwym skarbem. Zapasów żywności nie znalazł, co było najwymowniejszym dowodem, że obóz Eskimosów musiał znajdować się niedaleko. Gdy po dokładnym przeszukaniu trupów powstał z ziemi, ujrzał nadchodzącą Syrię. Nie mógł powstrzymać się od śmiechu na jej widok jakkolwiek sytuacja wcale nie była wesoła. Rzekłbyś, najprawdziwszy Eskimos. Kaptur za duży zakrywał jej prawie całą twarz. Z odległości pięćdziesięciu kroków nikt by jej nie zdołał poznać. Filip podwinął w górę brzegi kaptura, odsłaniając jej uroczą twarzyczkę. Potem wyciągnął ciężkie pukle złotych włosów, rozkoszując się ich blaskiem. Po krótkim namyśle schował włosy z powrotem pod kaptur. Tak będzie bezpieczniej. W razie napadu nikt nie pozna od razu, że pod kapturem ukrywa się twarz kobieca. Wpatrywała się uporczywie w leżące na śniegu trzy martwe ciała wymowny dowód odwagi Filipa i niebezpieczeństw, jakie mu groziły. Milczyli oboje pogrążeni w myślach, zapominając o całym świecie, zapominając o tym, że czas ucieka, a każda stracona minuta może ich drogo kosztować. Obudzili się z zadumy, kiedy z pobliskiego świerka opadł na nich gęsty puch śnieżny. Filip dał Sili do zrozumienia, że muszą natychmiast ruszyć w dalszą drogę, aby uniknąć grożącego im pościgu. Przywiązał sobie do pasa torebkę, wziął pałkę, a po krótkim wahaniu także jeden dziryt. Nie wiedział dobrze, co prawda, na co w dziryt przydać się może. Kogmolog rzuca dzirytem z odległości stu kroków i trafia niechybnie – Filip jednak nawet na dwadzieścia kroków trafić by nie potrafił. Z drugiej znów strony dziryt ten był zbyt cienki, aby mógł mu oddać jakiekolwiek usługi w walce wręcz. Silja idąc za jego przykładem ujęła w rękę drugi dziryt gotowa do walki u boku swego opiekuna. Ruszyli dalszą drogę poprzez las. Siria posuwała się z pewną trudnością. Niewygodniej było w tych ciężkich mokasynach prawie o połowę za dużych. Filip starał się odszukać drogę, którą już raz poprzednio przebył w towarzystwie brama. Rozglądał się uważnie, szukając najdrobniejszych szczegółów, według których mógłby się zorientować. Od czasu do czasu przystawali oboje, nasłuchując bacznie, czy nikt ich nie ściga. Nagle natknęli się na zupełnie świeże ślady na śniegu, przecinające ich kierunek drogi pod kątem prostym. Filip nachylił się, by lepiej je zbadać. Wydał okrzyk zdziwienia to, to były ślady nart. Otóż Eskimosi nigdy nart nie używają. Ślady te zatem musiał pozostawić jakiś biały człowiek. Skonstatował zarazem coś więcej jeszcze. Rozstęp kroków był tak ogromny, że Filip sam nie zdołał stawiać tak dużych kroków. Nie ma eskimosa, zawołał, który potrafiłby stawiać takie ogromne kroki. Te małpy biegają szybko, ale stawiają kroki drobniutkie. Tylko jeden bram lub inny biały człowiek mógł zostawić podobne ślady. Zauważywszy wzruszenie Filipa, Silia również pochyliła się ku ziemi. Bram bram, powtarzał Filip, wahając się. Alessilia zaprzeczyła ruchem głowy, wpatrywała się uważnie w ślady na śniegu, wzięła w rękę długą igłę świerkową i położyła ją poprzecznie na jednym ze śladów. Filip zrozumiał, co jej szło. Przypomniał sobie, że bram miał narty ucięte równo na końcu, a nie zaokrąglone, jak to zwykle bywa. Ten charakterystyczny szczegół nie uwidaczniał się jednak na tych śladach, które mieli przed sobą. Zatem to nie bram tędy przechodził. Filip zawahał się, co dalej począć. Kto to mógł być? Przyjaciel czy wróg? A może ktoś z policji, Royal Northwest, który niespodziewanie może przyjść z pomocą? Czy iść za tym śladem, czy omijać go? Jedno i drugie było równie ryzykowne. Na co się zdecydować? W tej chwili gdzieś z daleka rozległ się dziwny, przeciągły okrzyk, niby głuche warczenie bębna. Echo niosło ten ponury okrzyk na cztery strony świata. Zrozumieli oboje, co to znaczy – Otem Eskimosi znaleźli swych zabitych towarzyszy i zbierają się przy nich nawołując się wzajemnie. Filip nie namyślał się już dłużej. Należało iść czym prędzej za śladem owego tajemniczego białego człowieka. Trudno. Niech się dzieje co chce.